Minęła północ. Cześć, z racji tego, że mam lekką obsuwę z materiałami z Kruszkowiec, ponieważ wyjechałem do Trójmiasta, nie zabierając ze sobą dysku przenośnego, na którym jest część materiałów, postanowiłem, że nagram wam coś na szybko z Trójmiasta. Ostatnie dni upłynęły mi głównie pod znakiem pracowania. A dzisiaj postaram się dotrzeć na półwysep. Oprócz tego w Gdyni teraz odbywają się zawody Red Bull Flagship, czyli chodzenie po linie między masztami. Zawody dopiero odbędą się o godzinie 14, także ja lecę na półwysep. Ogólnie Gdynia jest mega miejscem do mieszkania, ponieważ jest godzinka drogi na półwysep, a więc wszyscy fani sportów wodnych mogą zawsze pojechać sobie na prognozę. A dzisiaj będzie pierwsze pływanie moje w tym sezonie. I mam nadzieję, że uda mi się zaparkować tym wielkim klockiem. No i jesteśmy. O, jest Liza. Także jesteśmy na półwyspie. Chałupy. Miało wiać ładnie, ale coś jest dzięki. Hejka! Może wiatr trochę przycichł, no później rozwiał się i udało mi się złapać kilka pierwszych w tym sezonie ślizgów. Jak podobało ci się? No ja się jaram, pierwsze pływanie w sezonie zdecydowanie na plus. Tak jest, mam nadzieję, że nie ostatnie. Jeszcze raz. Do zoba, stary. Heja. Dzięki. Fun surf, półwysep. Bardzo spoko, lecimy na Slagshipa do Gdyni. Półwysep w wakacje zawsze tętni życie, aż się dziwię, że nie ma korku. Dotarliśmy na Slagship, zawody wyłożenia po linie. Pierwszy zawody Red Bull. Slagship wygrywa Tauri, Maesa Restora, drugi Carlos Teno Brazylia, Harry Schmidt. Duże brawa! Chłopaki chodzili tam po linach, mieli rozciągniętą siatkę i robili niezłe sztuczki. Siemanko, tu Giwak, tak jak powiedział Raf, niestety nie udało mu się zdążyć na zawody za nami. Red Bull Slagship, czyli rywalizacja na Darze Pomorza, na taśmach rozwieszonych na wysokości 25 metrów nad ziemią, rywalizowało 10 najlepszych slacklinerów na świecie. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj się działo, uwierzcie mi, że naprawdę działo się sporo, no to wbijecie na stronę www.redbull.pl/slagship. Tam znajdziecie wszystkie zdjęcia z imprezy, relację filmową, będzie na co popatrzeć. Andrzejowi się nie udało, ale wam na pewno może udać się sprawdzić. Także do zobaczenia, dzięki wielkie, na razie. Dzięki. Trialowcy. Bardzo dawno już nie miałem żadnego trialowca na żywo. Myślałem, że ta dyscyplina całkiem wyginęła. Klasyczna Gdynia. Mnóstwo balonów, pamiątek. Ale dobrze, że są imprezy takie jak Red Bull Slagship. W zeszłym roku był Red Bull Air Race. Myślę, że to miasto idzie w dobrym kierunku. Łapy w górę, suby, pozdro.